To jesteś ostatni. No nie! Jak? Jak? Siemaneczko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przygotowałem dla was grę Paint the Town Red. Dobra, tak więc przechodzimy do najnowszej serii na moim kanale, czyli serii z gry Paint the Town Red. O czym jest ta gra? Tak naprawdę jedyne co o niej wiem, to to, że chodzi w niej o to, żeby bić ludzi po ryjach. To jest coś, co ja bardzo lubię, znaczy w grach, bo na żywo absolutnie nie. Ale w grach czemu by nie? Wtedy mogę spełniać moje dziecięce fantazje. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało, ale teraz już przechodźmy do gry. Okej, pierwsza mapka, która została dla mnie wybrana. Nie do końca wiem, co to jest. Wydaje mi się, że to jest to jakiś bar po prostu bokserski bar, bo tutaj są obrazki bokserów. Widzicie, jakiś Muhammad Ali, a tutaj też gra sobie kapela, więc jest bardzo fajnie. Tutaj grają w bilard. O, a tu jest barek. Tak, więc to jest jakiś bar. Zobaczymy jeszcze, co jest na górze. Wiadomo, zanim zaczniemy na walankę, trzeba się mniej więcej zorientować, na czym stoimy i co mamy do wykorzystania. Wiem, że można zabijać ludzi różnymi przedmiotami. Czekajcie, Q się kikuje, oczywiście tym się broni, tym się atakuje. E się podnosi bronię. A wy co tutaj gracie? Co wy tutaj robicie? Jakaś kurde tajne zebranie. Dobra, tam są butelki, ale butelkami nie chciałbym jakoś zbytnio ich zabijać. Wolałbym znaleźć coś innego. Tutaj bardzo niezręczna sytuacja, bo dwóch typów w jednym pokoju to nie brzmi zbyt fajnie. O, on jest sam. To teraz ja z nim zostanę sam na sam. Podnieśmy tą broń i rzućmy w nim. Czekajcie, którym się F się rzuca? Pum, pum. Stop! Wibruje mi pad, jak ich bije. Okej, na to można w to na padzie grać, nie wiedziałem. Czekajcie, można czy nie można? Można. Ale jak to się gra na padzie? Nie wiem, nie umiem. O, tak kopłem. Czyli kopnąłem raczej. Tym się bije, tym się kikuje. Dobra, chodź. Łop, 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 łop. Broń. Kurde, to nie jest za dobry pomysł. Powoli, powoli. Za dużo was. Nie mam broni, uciekam. Co? Chupsz, chupsz, chupsz. Co się dzieje? Czy jest to jakiś sprint? Tak, a wszyscy się biją. Dobra, czyli optymalnie, ja mogę po prostu poczekać, którym się coś podnosi. Wow! Niestety mi się nie udało. Problem był w tym, że nie wiedziałem, że będzie można grać padem. I podczas kiedy grałem padem, to mi wibrował, a biurko moje tego niezbyt dobrze to zniosło. Muszę obmyśleć, jak to rozwiązać, bo mało mi się widzi gra padem w tą grę, więc zaraz do was wrócę. Dobra, udało mi się już chyba rozwiązać problem z padem i zobaczymy, jak teraz mi to wszystko wyjdzie. Teraz powinno być już dużo, dużo lepiej. Mam też taką nadzieję. Czekajcie, którym się podnosi? Raz jeszcze. E. Teraz tak, mogę G ją wyrzucić, ale nie chcę jej wyrzucać. Mogę ją rzucić, ale nie chcę nią rzucać, więc na razie po prostu uderzę tego typka nożem. Tego też. I tego, i tego. Tu się będę bronił. Dobra, no, jednak myszką jest dużo łatwiej. Okej, zabrali mi broń, teraz muszę gdzieś na sprincie polecieć po następną. Którym się podnosi? No, naciskam E. Ale E nie działa. To będzie działało. No co? No co? A, chciałeś tutaj. Chciałeś tu wydymać Freda, co? Ło, znowu mi zabrali miecz. Dobra, znaczy miecz. Szybko. Ty ma nóż. Nóż masz, tak? Czy ty jesteś Janusz? Janusz, Janusz. No. Dobra, kolejny upadł. Dużo krwi, dużo akcji. Dużo się tutaj dzieje. Czy ja tutaj... Uż ty, kurde. Potrzebuję nowej rzeczy. Nowej broni potrzebuję. Mogę z krzesła ich atakować. No co? No dawaj, cwaniaku. Co się podnosisz? Co? Tutaj krzesło to jest dobra broń, wam powiem. O, dobra, obroniłem się. I upadł. Bierzmy kij. Co się podnosisz? Frejerze! Nie, nie chcę takich wyzywać, brzydko. Tutaj będę go bił, będę go bił, dobra, nie, będę go bił, ucieknę stąd. Muzyka przestała grać. Shockwave, co? Co się dzieje? Coś się ładuje, nie wiem co to ma znaczyć. Ja tak długo nie gram w tą grę, żeby wiedzieć, co to się dzieje. Mogłem nie zabierać im tego, bo to w sumie były dobre ziomki, fajną muzyczkę grali. Teraz jest cicho i dość strasznie. Dobra, ale dostał mocno. Co się dzieje z tym shockwave? O ty!
którym się rzuca, którym R się używa powera. Aha, ja mam jakiś power. Shockwave. Kocham tą grę. Tę grę. Kocham ją. To było najlepsze na świecie, co się zdarzyło. Co to mnie tak, kurde, jakoś popycha? No. Ej, myślałem, że w ogóle mnie ani razu nie uderzyli. A trochę mnie jednak uderzyli. Nie chciałem butelki. Zrobiłem tulipana. Którym się rzuca. F. Ej, prawie myślałem, że go zabiję, jak go rzucę krzesłem. Okej, on ucieka, bo się wykrwawia. O nie, oni mają szklanki. No, co, cwaniaczku? Pum! Poszedł! Pum! 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 Nie ma cię! Umieraj! Dobra, umarł. Trzeba kolejną coś wziąć kolejne. Jakąś tutaj tackę mam. Talerz. Gdzie ty jesteś? Ja ci tutaj talerzem pozamiatam. Dobra. Już mało ich zostało w sumie. Co ty chcesz? Co ty chcesz? Dobra, on ma stół, znaczy krzesełko, ja nie mam. Bum! Poleciał. Ej, patrzcie, grajki już nie żyją, a muzyk... Ja mam tak mało życia, jakim cudem? Jakim cudem? Nie mogę mieć tak mało życia. Czy tu są jakieś apteczki? Tu są jakieś rzeczy. Boję się. Boję się, bo tu nie ma żadnych apteczek. Gdzie są jakieś powery? R. Ale nie mam w sumie jakiegoś wybitnego powera. Co tam się na górze dzieje? Tam są jeszcze wszyscy żywi praktycznie. Ja pójdę poszukam tutaj w tych rzeczach gdzieś jakieś apteczki. Tu się jeszcze nic nie dzieje. O, już się zaczęło dziać. Już się zaczęło dziać. To może być niebezpieczne. O! Było niebezpieczne. Kurde! 78 aż muszę zabić. Porąbało? Mam mało życia, a życie to jest jednak dość ważny faktor. Pewnie jest jakiś sposób na to, żeby to życie jakoś tutaj sobie odzyskiwać, ale ja na razie nie znam tego sposobu. I boję się po prostu podchodzić w miejsca dość niebezpieczne. Staram się trzymać z dala, zwłaszcza, że naprawdę jak na taki jak na ten stan gry, ja mam bardzo mało życia. Biegną po mnie. Dobra. Gdzie spitalarz? Dobra, teraz ja spitalam. Kij. O, to ty co spitalałeś przede mną i co teraz powiesz na to? Dobra, na razie wygląda to w taki sposób, że chyba poskładałem praktycznie wszystkich z pierwszego poziomu. No co chcesz mu zrobić? Nie ma tutaj lamusie. Dobra. A ty co? Czy on nie żyje, czy żyje? Chyba nie żyje. Więc to było dość brutalne, co przed chwilą robiłem. Grajcie, grajcie dalej, grajcie. To jest bardzo ważne, żebyście nie przestawali grać. Tego nie chciałem. Tego nie chciałem, serio. Myślę, że cały dół jest już zrobiony. Czy tutaj coś jest w tych kiblach? Raczej wątpię. Tam coś było? Nie, to nic nie jest. To też nic nie jest. Tu też nic nie... Fuck! Tego to się nie spodziewałem. Ale takim kijaszkiem to ja bym się pobawił. Podnieś ten stolik! Dobra, udało się. Mamy kij baseballowy. To już zawsze coś. Czy jakaś jeszcze niespodzianka w kiblu? Nie. Stety bądź niestety. Tutaj by był pewnie nóż! Nie mogę w nikogo trafić. Czekajcie, R. Dobra, dwóch mi się udało ich zabić przez tego shockwave'a. Ale z tym może być problem. Nie mogę wyjść!
No nie! Nie! Tak nie może być. Ta gra miała być prosta i przyjemna. Jest bardzo przyjemna, ale jest moim zdaniem ciężka. Myślę, że do kuchni mógłbym iść z takim jednym. No chodźcie tu. To było słabe. Co jest? Co się dzieje? Czemu dostaję obrażenia, jak jestem berserkerem? Nie chcę dostać obrażeń, jak jestem berserkerem. Halo? Halo? Okej, okay, narobiłem czynów złych. Dokonałem wielu złych rzeczy. Zrobiłem niestety, ale dużo życia na tym straciłem. Wydaje mi się, że niestety za dużo życia na tym straciłem. I przez to może mi się nie udać w końcówce. Dobra, powoli, bardzo powoli tutaj czyszczę wszystko, co praktycznie jest do wyczyszczenia. Zobaczymy. Ja już na razie niestety powoli też zaczynam mieć brak rzeczy do rzucania. Op, fuck. To było już za blisko. Tak, w takich sytuacjach nie mogę sobie dopuszczać z taką ilością życia. To też było bardzo blisko. O, tu mam jeszcze dużo krzeseł, to spoko. No, chodź, chodź, chodź. Ta dostałeś. Który to jesteś ty? Ciężko mi powiedzieć, więc wolę się wycofać. Dobra, widzę cię. No wstań. Puu, dobra. Czyli co? Cały dół już mam wyczyszczony? Na to wygląda, że chyba tak. Tutaj nie ma nikogo. Tutaj nie ma nikogo. Tutaj są, ale to wiadomo. Tutaj nie ma nikogo. Tutaj są ci, co grają, ale ich nie chcę rozwalać na razie. Więc będę powoli sobie wykańczał tych z góry. Podnieś to krzesełko. Dobra. To już też było ryzykowne, ale no... Myślę, że to jest jakiś tam sposób rozegrania tego wszystkiego. Jak jeszcze nie wiem do końca, jak mam grać, więc... Boję się, że to jest jedyny sposób, żeby cokolwiek osiągnąć w tej grze. Na razie przynajmniej. Tutaj ich ładnie poskładałem. Czy ja trzech zabiłem? Wydaje mi się, że nie, bo dwa razy słyszałem to tak jakby uderzenie, dokładnie, więc dobrze, że tam nie zostałem. Dobra, trzy razy. I co tutaj się dzieje? Tutaj już ich dużo wcale nie ma, jakoś tak nadzwyczajnie dużo. Okej, okay, biegnie jeden za mną. Dobra, dostał ładnego hedzika. Daj, skąd wyście wybiegli tam? No nie... Ludzie... Ja już nie mam czym was zabijać. Kurczę, skurczy byku. Dobra, umarł. Czy to jest już ten moment? W sumie chciałbym załadować ten ostatni ten. Dobra. Tu trzeba użyć R-ki, niestety. No nie! Dobra ludzie, ja już naprawdę mam dość. Musiałem zrobić chwilę przerwy, bo tyle czasu grałem. Już to nagranie trwa ponad 45 minut. A wiecie, to nie jest wcale łatwe gadać cały czas do kamery. Jeszcze świecą światła, jest wszystko pozamykane, gorąco. Nie mam czasu grać tyle w jedną grę i dowiedziałem się, sprawdziłem sobie na internecie, że tutaj są modyfikacje, których można używać. Bo taka podstawowa gra jest dla mnie... Może do zrobienia, ale tak nie do nagrywania. Tak na co dzień, jakbym miał dwie godziny poświęcić na to, to pewnie bym to dał radę zrobić. Niestety teraz nie dam rady tego zrobić. I co by mogło nam pomóc? Random Friends to jest, że... tak mi się wydaje, że to jest chyba... Że mamy tam jakiś ziomków w ekipie. Shocking Touch to... Nie do końca wiem. Hard Hitter to, że mocniej bijemy. Unlimited Power to, że możemy... Bez końca używać naszych takich powerów. One hit kills. Nad tym się zastanawiam. Że to będzie najlepsze, chyba. Że no chociaż to będzie zbyt łatwe. Że zabijamy jednym ciosem. Bez broni dam random weapons, czyli randomowe te. No slow-mo, dam random... Dam hard hitting. I masz... Maszeta?
i machete time dam. Zobaczymy. Teraz spróbujemy. Mam nadzieję, że będzie to lepsze. Chyba jednak nie. Chyba jednak nie. Bo teraz oni mają dużo, dużo więcej rzeczy. Patrzcie, ja ich uderzę mocniej. Ale oni mi maczetą zabiorą pół życia. Chyba, że maczetę można też podnieść. Ja dzięki temu będę zabijał szybciej. Tak może być, ale to i tak będzie za późno. Znaczy, chociaż... To i tak będzie pewnie za mało. A może i nie. Może to jest dobry pomysł. Bo teraz każdy praktycznie ma maczetę. Więc jest łatwiej, bo tych maczet jest dużo więcej. Może to jest jakieś tam rozwiązanie. Zobaczymy. O ty! Dobra. Bawimy się bardzo fajnie. Na razie przynajmniej. Dobra, udało się tych pozabijać ziomków. A ty co tak stoisz taki przestraszony? Dobra. Jeszcze raz wracamy do menu. One hit kills. Random friends. I... Random weapons. Myślę, że to będzie to, co pozwoli nam zakończyć tą mapkę. Jak zawsze, oczywiście na początku będziemy grali bez modyfikacji. Jeżeli nie uda nam się wygrać z bez modyfikacji, to wtedy będziemy próbowali z modyfikacją. Myślę, że takie... Tak, teraz patrzcie, cały czas wygrywam. Że takie tutaj unowocześnienie tego wszystkiego pozwoli nam na wygraną dość gładką. O, tylko 9 ich zostało, dobra. Tu jest jeden z nich. Ładnie. Dwóch moich leży. Gdzie będzie reszta? Tutaj, stąd wybiegli już. Tutaj był jeden, pamiętam. Dobra, nie ma go. No i teraz to ma sens ta gra. Kurde, gdzie są kolejni oponenci? Jak Rafonix wbijam na rewir i wyjaśniam oponentów. Gdzie oni są? W piwnicy pewnie. 6 ich zostało. Czy on nie żyje, czy żyje? Nie żyje. 6 zostało oponentów. O, tu jest ich dużo. No co? Dobra, udało się. No, czemu ty się nagle stałeś zły? No nie! Mam dość! Ale przejdę to. Okej, gdzie są moi? Czemu jest tak mało moich ziomków? Halo! Fuck! Mam dość! 5. O, tak, widzicie? Teraz już wszyscy są przeciw sobie tak naprawdę. Okej. Tylko 3 zostało. 2, 1. Jesteś ostatni. No nie! Jak? Jak? What? Koniec. Nie koniec. Jeszcze raz. Dobra, tych też już ubiłem. Tych też jeszcze nie, ale zaraz może mi się uda. O ty cwaniaczku. Co to robi? Nie wiem, o co chodzi zbytnio. Ale niech będzie, że tak też można zabijać ludzików. Smite, no fajnie to wygląda. Fajnie to wygląda. Nie powiem, dobra. Troszkę ich tam pozabijałem tym smite'em. Nie do końca rozumiem, o co tam chodziło, ale niech będzie. Tutaj, tamci. Skończyła grać muzyczka. Wszyscy wbiegli tam. Tutaj został jeszcze jeden. Halo, to muszę wygrać. No ale wtedy to był taki niefart, że po prostu no nie mogę, no. Teraz też będzie niefart, bo nie mogę trafić. 9 zostało. Ty będziesz jednym z ostatnich. 8. I tych 8 typków jest tam w tamtym pokoju chyba. Co nie wróży za dobrze, bo nie, takie bitki w pokojach to są słabe. Dobra, więc wyciągnijmy ich trochę. Prawie mnie dopadli. Pan bokser. Woo! Dobra, 2. 2! Mamo! Tato, 2. 1. Jest! Wygrałem! Woo! Nawet nie wiecie, jak bardzo się cieszę, że to wygrałem. Co z tego? Bez modyfikacji wątpię, że kiedykolwiek bym to przeszedł. To było takie trudne. Nawet z modyfikacjami było trudne. Tak czy siak...
to już jest koniec na dzisiaj. Mam nadzieję, że wam się podobało. Powiem wam, że nagrywałem ponad godzinę. To jest bardzo dużo jak na nagrywanie. W godzinę nagrałbym wam 3 odcinki z GTA z chłopakami, a nagrywałem tylko i wyłącznie tą jedną grę. Więc mam nadzieję, że wam się spodobało. Na pewno będą kolejne odcinki, kolejne mapki i kolejne śmieszne rzeczy. Na dzisiaj to już wszystko. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję. Jeżeli wam się podoba, to jak zawsze łapka w górę. Jeżeli nie, to jak zawsze łapka w dół. Jeżeli ja wam się podoba, to zostawcie suba. Na dzisiaj to już wszystko. Trzymajcie się. Pa, pa.